Dobry wieczór, krótka piłka, numer 4 po drugiej stronie. Wojtek Chrząszcz, 500.pl, witam cię serdecznie. Dobry wieczór Państwu. I Łukasz Betański, Lotto Superliga. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Po godzinie 20, niedziela wieczór. Czas zatem na nasz program, a przede wszystkim dziś skupimy się na transferach, przedłużeniach umów, bo sporo tego było w tym tygodniu. Wiemy też coraz więcej, Wojtek dowiadywał się na temat pierwszego po tej pandemii zgrupowania reprezentacji Polski seniorów w Cetniewie. Także na pewno o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. A na początek chcielibyśmy złożyć najlepsze życzenia Arturowi Greli z okazji urodzin. Zdrowia, szczęścia, samych świetnych chwil przy stole, powodzenia w życiu prywatnym i samych zwycięstw w Lotto Superlidze. 100 lat, Artur. Tak jest. Wszystkiego najlepszego, Artur. Zdrowia, szczęścia i pomyślności także ode mnie. Trzymaj się i powodzenia w dalszej karierze. Tak jest. A jak jesteśmy przy Arturze, to gdzieś chciałbym zacząć od Olimpii Unii Grudziądz, bo to jest klub, który z Arturem będzie się też kojarzył. Świetne występy w Grudziądzu, potem transfer do Bydgoszczy. A Grudziądz na początku tygodnia odsłonił co nieco, jeśli chodzi o transfery. Przedłużył w zasadzie kontrakty z Jasiem Zandeckim i z Marko Golą. I tak jak rozmawiałem z menedżerem Piotrem Szafrankiem, trwa poszukiwania zawodnika numer 3, żeby tę kadrę skompletować. No i co, Wojtku, myślisz na ten temat? Zandecki, Gola, to może być ich sezon, czy potrzebują takiego solidnego wsparcia myślę, w zawodniku zagranicznym? Znaczy, ja myślę, że na pewno tutaj to zagraniczne wsparcie będzie bardzo ważne, jeżeli Olimpia Unia Grudziądz chce się utrzymać, bo biorąc pod uwagę przynajmniej wyniki z poprzedniego sezonu, no to bilans obu zawodników nie był jakiś oszałamiający, bo Jasiel Zandecki zanotował bilans 3-10, natomiast Marko Gola 1-13. Chociaż z drugiej strony Marko Gola, kiedy występował w Morlinach Ostróda, popisał się bardzo dobrą końcówką sezonu 2018-2019, pokonując m.in. Liongina, więc to jest zawodnik, który naprawdę może miło zaskoczyć się w Lotto Superlidze. Niemniej jednak na pewno po odejściu Szymona Malickiego do Balty AZS-a w WFS Gdańsk obaj zawodnicy dostaną więcej szans na grę w pierwszym składzie, bo jak wiemy, obaj zamieniali się. Raz grał Golla, raz grał Zandecki, częściej właśnie tutaj grał reprezentant Korei Południowej, a także Szymon Malicki, więc na pewno tutaj gra w pierwszym składzie na pewno dla obu zawodników da dużo i myślę, że wygrają zdecydowanie więcej gier niż w ubiegłym sezonie. Ja gdzieś tak po cichu myślę sobie, że i jeśli chodzi o Grelę w Bydgoszczy, i jeśli chodzi o Jasia Zandeckiego i Marko Golę, gdzieś chciałbym, żeby ci chłopcy się przełamali, bo zobacz, oni grają fajnie, efektownie dla kibiców. Oni grają szybko na nogach, niezwykle efektownie, fajnie. Chciałbym gdzieś, żeby doszło do tego przełamania. Wiadomo, im więcej grania, tym więcej doświadczenia i to może zadziałać tylko na ich plus, no ale z drugiej strony, nawiązując do tego, o czym ty powiedziałeś, nie ma Szymona Malickiego, nie ma na razie Parka, więc no na tych chłopakach będzie no dużo większa odpowiedzialność za wyniki, pewnie o całe utrzymanie Grudziądza w Lotto Superlidze, no bo na razie na to się zanosi. Znaczy wiesz, bo głównie ważne jest to granie, o którym też mówiłem przed chwilą, bo jednak dla Janka Zandeckiego to był tak naprawdę pierwszy sezon w Lotto Superlidze, gdzie powiedzmy występował częściej, tak? Bo i jak grał w Gdańsku, no to głównie występował w rezerwach, a więc w pierwszej lidze. Dostawał pojedyncze szanse, jednak no naprawdę bardzo ciężko wejść, kiedy właśnie ta różnica poziomów jest taka wysoka. Wiemy, że poziomy między pierwszą ligą a Lotto Superligą jest naprawdę mocno zróżnicowany. Więc tutaj mówię, jeżeli oni naprawdę złapią taki rytm meczowy, będą już częściej grać, będą powoli poznawać tych zawodników, no to na pewno będą mieli taki komfort psychiczny i na pewno też im będzie łatwiej po prostu zagrać dobry tenis stołowy. Ja gdzieś tam w tych chłopaków wierzę, będę trzymał mocno za nich kciuki. No jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której nie można zapominać, mianowicie to, że będą mieli ten komfort i atut, że na co dzień będą mogli
popracować z Piotrem Szafrankiem w Gdańsku. To też jest duży atut plus. Te wszystkie wnioski z meczów będą mogły być natychmiast gdzieś tam wyciągane, poprawiane i w ośrodku gdańskim no, ten cały plan może zostać realizowany. Także ja za chłopaków trzymam kciuki. I mam gdzieś taką cichą nadzieję, że może to być taki sezon, gdzie fajnie nas wszystkich zaskoczą. Obaj są bardzo pracowici, uważam, bo obserwowałem, nawet miałem przyjemność z jednym i drugim niegdyś trenować, czy to w Gdańsku, czy w Ostródzie, czy jeszcze w innych miejscach, więc naprawdę, czy to Jasiel Zandecki, czy to Marko Gola charakteryzują się taką pracowitością, oddają serce przy tym stole i uważam, że na pewno kiedyś wypalą, wystrzelą. Czy to będzie w przyszłym sezonie? Miejmy nadzieję, ale też nie możemy nakładać na nich takiej presji, że to może być ten sezon, tak? Więc dajmy im czas, niech grają, spokojnie rozwijają się, a na pewno będzie z tego dobry efekt. Ja tutaj korzystając z chwili przerwy pozdrawiam wszystkich kibiców, którzy nas oglądają. To jest pan Darek Szefer, pan Ryszard Jadam, Laura Milos, pan Marek Gudzelak, pan Paweł Walczak, Kuba Kuźmicz, pozdrawiamy was serdecznie. Zostawcie koniecznie lajki, łapki w górę. Docierajmy do jak największej rzeszy osób. Kolejny klub, który odkrył nieco więcej kart, to drużynowy mistrz Polski, mistrz Lotto Superligi, PKS Kolping Frak Jarosław. No i mamy wielki powrót. Wcześniej Filip Szymański wrócił do Superligi, zagrał w Bytomiu. Teraz Paweł Chmiel wraca do Lotto Superligi i właśnie zagra w czarno-pomarańczowych barwach mistrzowskiego Kolpinga. Zostaje Kulej. Wcześniej kontrakt przedłużył Hanki Jao. No i dołączył z Bundesligi Patryk Zatówka. Korzystając z tego, Wojtku, że mam głos i mówimy o Kolpingu, to postanowiliśmy przygotować dla was taką krótką ankietę. Krótką, aczkolwiek treściwą. Pobawmy się trochę, zobaczmy, jakie są wasze przewidywania, prognozy. Pytanie brzmi, kto zostanie mistrzem Lotto Superligi 2021? Cztery odpowiedzi. Dekor Glas Działdowo, Darton Bogoria Grodzisk Mazowiecki, obrońca tytułu, PKS Kolping Frak, czy może inny zespół. Jeśli macie na myśli jakiś inny zespół, zostawcie go, napiszcie nazwę tego zespołu w komentarzu, a my już tę ankietę publikujemy. Pod koniec odcinka damy wam znać, jak procentowo rozłożyły się głosy. Wojtku, Paweł Chmiel w Kolpingu. Można powiedzieć, Paweł wrócił do Superligi, czyli do miejsca, gdzie jest jego miejsce po prostu. Że powiem ci szczerze, że akurat do tego transferu jestem nieco zaskoczony, bo myślałem, że Paweł Chmiel już na dobre zadomowił się w pierwszej lidze i tak szczerze mówię, nie spodziewałem się, że wróci jeszcze do Lotto Superligi, ale myślę, że naprawdę to jest dobry ruch pod względem takim promocyjnym, bo Paweł Chmiel gra też bardzo widowiskowo. Ogólnie jest takim moim zdaniem wzorem sportowca, bo Paweł Chmiel też bardzo ciężko trenuje, też bardzo dba o siebie, o swoje ciało. Tutaj myślę też, to jest takie podobieństwo do Pawła Fertikowskiego, czyli taki tytan pracy, bo wielokrotnie też widziałem, jak na przykład w Gdańsku zostawał po treningach i z Patrykiem Chojnowskim jeszcze ćwiczyli jakieś detale, czy to fizyczne, czy to techniczne, więc no na pewno pod tym względem bardzo fajny transfer. Czy pod względem sportowym to się okaże. W pierwszej lidze miał dobry bilans, 18-9 w barwach GKTS-u Wiązowna. Niestety zespół z Mazowsza spadł do drugiej ligi, natomiast Paweł Chmiel sam w sobie myślę, że może być zadowolony z tego sezonu, bo 67% skuteczności to jest naprawdę dobry wynik, a wygranie między innymi dwukrotnie ze swoim bratem Piotrem, czy też z Łukaszem Wachowiakiem, Kamilem Nalepą lub mistrzem Polski z 2009 roku Arturem Danielem, to naprawdę wynik, który może usatysfakcjonować zarówno Pawła Chmiela jako zawodnika, jak i myślę, że działaczy klubu związowego. Idąc dalej, Kulej przedłużył kontrakt, ale wiemy, to sam menedżer Dziukiewicz powiedział, że to jest taki raczej kontrakt na minimum 5 spotkań, czyli minimum 5 razy Kuleja, czyli de facto najlepszego zawodnika Lotto Superligi, najskuteczniejszego zawodnika Lotto Superligi zeszłego sezonu, zobaczymy minimum 5 razy w rozgrywkach, ale trzon zespołu to będzie Zatówka, Chmiel, Han, Kijao i to jest taki skład chyba na przeczekanie tego złego czasu, tego czasu po pandemii.
czy w pandemii. I poczekanie, spokojne utrzymanie się w Lotto Superlidze i uderzenie gdzieś tam za rok. Chociaż myślałem, że może jakoś wykorzystany zostanie Jakub Zelinka, który w zeszłym sezonie grał w pierwszej lidze w rezerwach Kolpinga w Pegazie Łańcut. Myślałem, że może gdzieś będzie zaangażowany właśnie menedżer Dziukiewicz, da mu szansę w Lotto Superlidze, ale wiem, że podpisał kontrakt gdzieś w Czechach i skład Kolpinga, jaki jest, każdy widzi. Raczej tutaj nie spodziewałbym się dalszych ruchów. Co ciekawe, wiem, że Jarosław rozmawiał ze Szwedem Lundqvistem, ale ostatecznie no, panowie się nie dogadali i mamy taki skład, jaki wspomniałem. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że to jest taki, no, tak jak mówisz, bezpieczny skład na utrzymanie, tak, bo jednak Zatówka, Hanki Yao, no to jest taka gwarancja tego, że będą te punkty zdobywać. Ja myślę na przykład, że Paweł Chmiel będzie częściej wystawiany na pozycji numer 3, a Paweł Chmiel na pozycji numer 3 to też jest, myślę, zawodnik, który jest w stanie wygrać kilka, nawet może kilkanaście spotkań. To już też zobaczymy, jak to będzie wyglądać w sezonie. Ale co mnie cieszy w Jarosławiu, to to, że jest dwóch Polaków, tak? Bo jednak nigdy nie wiadomo, co będzie, jakie będą decyzje rządu i jak to będzie też wyglądało z otwarciem granic, czy Polska będzie otwarta, czy będzie zamknięta, i wówczas takie ryzyko kontraktowania zawodników z zagranicy, szczególnie z Azji, no to jest naprawdę duże i tutaj myślę, że ten skład Jarosławia to jest, tak jak mówisz, też na przeczekanie, a jeżeli chodzi o Kuleja, no to z jednej strony szkoda, że go nie będziemy też tak często widzieć, ale z drugiej strony może jak już go zobaczymy, to naprawdę będziemy czekać z bardzo dużą niecierpliwością, bo jednak zawodnik, który miał bilans 24 zwycięstw i zaledwie dwóch porażek, gdzie przegrał tylko z Panagioticem Dionisem, czyli kolejnym z najlepszych zawodników tej ligi, oraz z Wandzim, też bardzo doświadczonym graczem, to świadczy o tym, że to jest zawodnik wysokiej klasy światowej. No tak, Paweł Chmiel na trójce, jeżeli będzie oczywiście wystawiany na trójce, może zaskoczyć niejednego. No to jest zawodnik przede wszystkim o ogromnym doświadczeniu. To, co mówiłeś, on świetnie się prowadzi. Miałem okazję obserwować go podczas jego treningu w Gdańsku. No to no wystarczy spojrzeć, co Paweł je, jak się rusza, jakie ciężary dźwiga, i możemy sobie odpowiedzieć, no, że to jest tytan pracy. Tak. I naprawdę tylko przyklasnąć, podziwiać. To, co mówiłeś o Polakach, no to nie dość, że Zatówka i Chmiel będą na miejsce w Polsce i w razie odpukać zamknięcia granic, wiem, że Han prawdopodobnie też będzie trenował w Polsce, więc cały skład bezpiecznie w kraju. I tutaj nawet jeżeli coś się wydarzy pod kątem jakiegoś odpukać nawrotu tego koronawirusa, no to jest to skład bezpieczny, który no w każdej chwili może się gdzieś tam skoszarować w Jarosławiu i będzie do dyspozycji. Też pamiętajmy, że jeszcze nie znamy wszystkich transferów, nie znamy wszystkich składów, więc tak naprawdę trudno powiedzieć, kto będzie walczył o utrzymanie, kto o mistrzostwo, więc tak na razie tutaj w połowie czerwca, czy też pod koniec czerwca możemy sobie gdybać, ale myślę, że jakie by składy nie były, tak ten skład jarosławski to będzie drużyna taka, która może o coś w Superlidze powalczyć, ale na pewno te cele minimum, czyli pewnie to utrzymanie, osiągnie. Ja przeglądam, Wojtku, szybko naszą ankietę, bo mamy pierwsze wyniki. Na razie Dekor Glas Działdowo 80%, Darton Bogoria Grodzisk Mazowiecki procent 20%. Mhm. I rzucam okiem jeszcze na komentarze. Marek Gudzelak pisze: Paweł poradzi sobie, jestem tego pewny, to dobry zawodnik. Pan Darek Szefer w końcu miał 4-1 z Malongiem. I pan Maciek Helbin, pozdrawiamy z Niemiec. Również pozdrawiamy. Jeśli macie ochotę, dołączcie śmiało do dyskusji. Zawsze jest fajna możliwość, kiedy możemy z wami porozmawiać. Pozdrawiamy też Kubę Masłowskiego, który dołączył, pana Tomasza Godlewskiego prosto ze Stanów Zjednoczonych. Pozdrawiamy was serdecznie i przechodzimy szybciutko do kolejnego zespołu. Masz raport z Torunia. Tak, Energa Manekin Toruń w tym roku bardzo po japońsku. Tutaj oczywiście. Czyli jako tako. Jako tako. Nie, myślę, że transfery na pewno są bardzo ciekawe. Najważniejsze jest to, że Taimu Arinobu i Yuki Hirano to są zawodnicy, którzy będą w kadrze na przyszły sezon. Drużynie Grzegorza Adamiaka oczywiście też będzie trzech Polaków: Konrad Kulpa, Tomasz Kotowski i
Damian Wenderlich, więc tutaj bez zmian. Dodatkowo dwóch Japończyków, Yuki Matsuyama, urodzony w 1998 roku, obecnie 270. rakieta świata, ale w 2018 był już na świecie numerem 97, więc w tym top 100 występował. Zawodnik bardzo dynamiczny, tu też oglądałem jego spotkanie z Andreasem Lewenko, bardzo, no w sumie tak jak każdy Japończyk, bardzo dobrze przygotowany fizycznie, szybki na nogach, grający bardzo ofensywnie praworęczny, ale naprawdę z bardzo ciekawą przeszłością, bo wygrywał z takimi zawodnikami jak Jakub Dyjas, Daniel Górak, czy też na przykład Patryk Franciska, więc jednak bardzo wielu tenisistów na bardzo wysokim poziomie pokonał. Dodatkowo Kanoya Ryohei, tutaj urodzony w 1992 roku zawodnika, więc 6 lat starszy, i z jego takich najbardziej ostatnich spektakularnych zwycięstw to wygrana z Jackanakiem, a więc z reprezentantem Stanów Zjednoczonych. Jednym też właśnie z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia. A prezes Piotrowski zdradził ci coś odnośnie tego, kiedy ich możemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało? Bo też no to, co wspomniałeś, jeżeli jest Damian Wenderlich, Konrad Kulpa, Tomasz Kotowski, no to też jest trójka do grania, gdzie oni mogą stanowić podstawowy skład wyjściowy, a na te trudniejsze mecze można sobie próbować dobierać właśnie Japończyków. Znaczy, tak jak rozmawiałem z prezesem Krzysztofem Piotrowskim, to wszystko będzie zależało od tych granic, więc mówię, tutaj to jest największy problem, bo naprawdę no, na ten moment jeszcze nic nie wiemy, prawda? Bo do września, października jest jeszcze daleko dość, bo to są 3-4 miesiące i tak naprawdę pierwsze odpowiedzi na te pytania właśnie myślę w tym okresie gdzieś będziemy poznawać. No, jak znam życie, na pewno najlepszego Japończyka zobaczymy na meczu z Lotto Zolesz Gwiazdą Bydgoszcz i w Toruniu, i w Bydgoszczy. Tam zawsze pokaz sił, najlepsi z najlepszych występują podczas derbów Kujaw i Pomorza. No, pan Paweł Walczak pisze, każdy inny wynik niż zwycięstwo Dekor Glasu będzie sensacją. Druga Bogoria, trzeci Kolping. No, panie Pawle, ja bym jeszcze nie przekreślał gdzieś tam Doylit, Białystok, fajny skład, równy myślę. Myślę, że Kanin jest też dużo lepszym zawodnikiem niż pokazał się 2 lata temu w Superlidze. Li Yonggin może być chyba tylko lepszy, doświadczony Wanji na ławce i przy stole. Pewnie wszystko, moim zdaniem, pewnie wszystko wyjaśni się w tych meczach półfinałowych. Zobaczymy, kto na kogo trafi. Aczkolwiek no Doylit, Białystok bym nie... gdzieś dorzuciłbym na pewno Doylidę. No, myślę, że też Toruń, o ile ci Japończycy będą grać regularnie, tak? No bo umówmy się, że jednak Taimori Nobu w tym sezonie no, był jednym z najlepszych, jak nie najlepszym zawodnikiem w tej lidze, bo zanotował bilans 11-0, tak, niepokonany. Wygrał między innymi z Panagiotisem Dionisem i też przede wszystkim styl, w jakim wygrywał, mógł się podobać, i samo podejście zawodnika, czy to do drużyny, czy to ogólnie do meczu, to jest naprawdę wzór dla każdego sportowca. I tutaj Taimori Nobu zdał egzamin i w Toruniu się go naprawdę bardzo mocno chwali. Zobaczymy, jak to będzie w drugim sezonie. W ilu meczach on wystąpi, w ilu meczach wystąpią pozostali Azjaci, czy też Energa Manekin będzie grała polskim składem też przez jakiś czas, bo to też jest bardzo możliwe. Ale mówię, poczekajmy do września, do października, tam pierwsze karty zostaną odkryte. No i dajmy szansę jeszcze zespołom, które tych kart transferowych jeszcze nie odkryły, ale na tę chwilę faktycznie to, co pisał pan Paweł Walczak, na pewno gdzieś tam na pudle spodziewałbym się Dekor Glasu, Bogorii, może Kolpinga, może Doylidy Białystok, może właśnie Toruń. Na pewno... Znaczy, szczerze mówiąc, Łukasz, ja też uważam, że inny wynik niż Mistrzostwo Polski w wykonaniu Dekor Glasu, no to będzie na pewno niespodzianką, bo jednak taki skład, który oni przynajmniej na ten moment zaproponowali, no to nie ukrywajmy, to jest bardzo silny skład, delikatnie mówiąc. No i pamiętajmy, Wojciechało, paszport europejski, chorwacki, mocny, mocny skład, ale już... siedzą gdzieś tam w tej lidze od kilku sezonów, no nie przekreślałbym innych zawodników, bo innych drużyn, bo ta liga już widziała naprawdę duże zwroty akcji.
Znaczy to pokazał też finał jeden z Lotto Superlii, tak? W Gdańsku w 2019 roku, gdzie Bogoria mierzyła się z Ekurglasem i ku zdziwieniu wszystkich Bogoria wygrała 3 do 0 ten finał. Więc no mówię, to jest sport i on oczywiście jest nieprzewidywalny, jednak no umówmy się jasno, na papierze i biorąc pod uwagę wszystkie statystyki do tej pory, mówię tutaj o indywidualnych ogniwach poszczególnych drużyn, no to Ekurglas jest najsilniejszy. Tak, na papierze pełna zgoda. Jest na razie najsilniejszym zespołem, a druga medalu to oczywiście sport. I Tak jest, tak jest. oby było jak najwięcej niespodzianek, bo to co wspomniałeś, wystarczy źle ustawić zespół i robi się kłopot. Jest zwrot akcji o 180 stopni, co pokazał właśnie finał w 2019 roku. Pan Tomasz Godlewski pisze: wzmocnimy jeszcze trochę Dojlidę. I będzie całkiem dobrze. W Dolidy będą walczyć o medal. Tak, panie Pawle, pełna zgoda. Panie Tomaszu, pełna zgoda. Czekamy jeszcze na inne zespoły, na inne ruchy transferowe, a dzisiaj na pewno parę zdań o Poltarek z Pogoni Lęborg, bo tam skład zeszłego sezonu będzie utrzymany. Mimo że gdzieś tam Adam Dosz miał propozycję z trzeciej ligi francuskiej, niemieckiej, postanowił, że zostaje. Fajna postawa Adama, bo on gdzieś ma takie poczucie, że musi się przed kibicami, przed samym sobą gdzieś tam zrehabilitować, wyciągnąć wnioski z tego sezonu i być jeszcze lepszym w przyszłości. Fajna taka postawa. Walczak to jest zawsze w cenie. Został w Lęborku. I będzie nadal występował w Lotto Superlidze. Zostaje Park, ale oczywiście to, co mówimy od początku naszych programów, jeżeli te granice będą otwarte, jeżeli będą połączenia lotnicze, no to ten Park zagra na pewno w Lotto Superlidze, a jeśli nie, to będzie Adam Dosz, Bogusław Koszyk, Marek Prądzyński. I kolejny zespół, który aplikuje gdzieś o walkę o utrzymanie w elicie. Tak, Pogoń Lęborg myślę będzie gdzieś mniej więcej w tych miejscach, gdzie w zeszłym sezonie. Co prawda no byli na początku dość wysoko, mieli bardzo dobry start, ale później no rzeczywiście ta ligowa rzeczywistość pokazała, że polski skład w porównaniu do jednak do tych graczy z zagranicy, no to jest duża różnica, prawda? I naprawdę ja jestem pozytywnie zaskoczony grą Bogusława Koszyka, bo wygrał parę fajnych gier, naprawdę prezentował się dobrze. Też Adam Dosz, okej, no może to nie był jego najlepszy sezon, ale to też jest zawodnik, który potrafi namieszać w Superlidze. Potrafi wygrać tak naprawdę z każdym, moim zdaniem. Zawodnik leworęczny, przypomnijmy, też grający bardzo niewygodnym stylem i tutaj na pewno sprawia kłopoty rywalom. Co do Marka Prądzińskiego, to też zawodnik, który uważam jest bardziej lepszy do debla, aniżeli do gry pojedynczej, więc tutaj gdybym był na miejscu trenera Wojciecha Potrykusa, to jednak Marka Prądzińskiego bym częściej stawiał do gry podwójnej. Tutaj pan Darek Szefer pyta, czy zawodnicy będą na miejscu oprócz Dyjasa. Chodzi tutaj pewnie o Dekorglas. Tak, no Kuba będzie na pewno w Gdańsku. Jeśli chodzi o Gacinę, jeśli chodzi o Weishi Hao, to według moich informacji raczej nie, aczkolwiek może się zdarzyć tak, że będą przylatywać i będą dłużej stawali na miejscu i trenowali. Natomiast Ksuwel Yang i Kamil Kurowski na pewno też będą na miejscu. No i Jiří Vrablík, tak jak w przypadku Gaciny i Weishi Hao, według oczywiście moich informacji, ale do początku sezonu to może się oczywiście wszystko pozmieniać. To jest kwestia ustaleń prezesów, zawodników, trenerów. Poltarek z Pogoń Lęborg, tak jak wspomnieliśmy, walczyć będzie o ligowy byt, ale myślę, że w przeciwieństwie do tego sezonu, no, tam na dole może być dużo bardziej taka efektowna ta walka i tam na pewno będzie większy ścisk niż w tym sezonie i tam u dołu tabeli na pewno będzie się działo. No pamiętajmy, że jeszcze tak naprawdę nie wiemy wszystkich składów i czy Palmiarnia Zielona Góra może zaskoczyć też Zamość, który będzie Beniaminkiem Lotto Superligi.
No, ale jednak na razie się nic nie zanosi. Gdyby po prostu wziąć pod uwagę składy z pierwszej ligi, no to umówmy się, że jednak Zamość, Lęborg, Palmiarnia, Zielona Góra to są zespoły, które będą walczyć o to utrzymanie. To są, myślę, kadrowo zespoły równe. Natomiast do tych zespołów, które będą walczyć o utrzymanie w Lotto Superlidze, to bym dodał Gdańsk jeszcze, bo na razie tutaj też nie ma jakichś fajerwerków odnośnie transferowych nowinek. No wiesz, Wojtku, no w przypadku Gdańsku to Gdańska odpowiedź jest prosta. Jak masz hojno w składzie, to wiesz, że zostajesz w elicie. Nie, no tak, no bo jednak on robi spokojne 70-80%, myślę, tak? Bo poprzedni sezon to pokazał, że jednak no jest takim liderem, tak? Jest kapitanem, jest liderem i ciągnie zespół za sobą. Tak, no na pewno to jest zawodnik, który nie boi się brać odpowiedzialności, który jak nie idzie, to weźmie ten zespół na barki i pociągnie gdzieś dalej. Pytanie od pana Mateusza przybyła. A w jakim klubie będzie grał Wojtek Chrząszcz? Wojtek Chrząszcz na razie daje sobie spokój z tenisem i bardziej skupi się na innych sprawach. Proszę, dyplomatycznie, okej. Okej, lecimy dalej. Pozdrawiamy Marcina Sieczkowskiego, menadżera Michała Napierałę. To są osoby, które gdzieś tam do nas dołączyły. Wspomniałeś o Zielonej Górze. Ja myślę, że za tydzień, jeśli chodzi o Zieloną Górę, o Palmiarnię, to będziemy mieli więcej takich informacji potwierdzonych, bo gdzieś tam rozmawiałem właśnie z działaczami z Zielonej Góry i wiem, że mogą przygotować niespodziankę. Trzon będzie niezmienny, będzie to na pewno Nalepa, Wachowiak i Zalewski. Na pewno dostanie szansę w Superlidze. Ale szykują na czwartego taką niespodziankę, aczkolwiek na ten moment jeszcze nic nie jest podpisane, więc nie będę nic zdradzał. Poczekamy, aż ta sprawa się wyjaśni. To nieco słyszałem też o Zamościu. Tam ta drużyna, która wywalczyła awans do elity, ma dostać szansę też na pokazanie swoich umiejętności właśnie w Lotto Superlidze, ale gdzieś tam rozmawiałem za granicą, z byłymi zawodnikami i też coś wiem, ale zostawmy to sobie może, Wojtku, na za tydzień. Tak. Myślę, że będziemy mieli więcej do powiedzenia, bo jak będziemy wszystko wciskać w jeden odcinek, to niestety w przyszłym tygodniu już naprawdę nie będziemy mieli o czym rozmawiać. Tak, odpowiem tylko, że jeśli chodzi o Zieloną Górę, to już mogę teraz odpowiedzieć, że na pewno Lucjan Błaszczyk nie wraca do stołu, to żebyśmy mieli jasność. Chodzi o innego zawodnika, bo zaraz takie pytania się pojawią. A jeśli chodzi o Zamość, to będzie absolutna świeżynka w Lotto Superlidze. Nie z paszportem europejskim, nie z paszportem polskim. Absolutna nowość. Ten zawodnik jeszcze w Superlidze nie grał. I na tym postawię kropkę. Więcej za tydzień, więc proszę nas oglądać. I my, Wojtku, mieliśmy, jeszcze rzucę okiem na naszą ankietę. Okej. Działdowo 72%, Pogoria Grodzisk 19%, inny zespół 9%. O, widzisz, czyli jednak ktoś tutaj zaryzykował. Ciekawie bardzo. Myślę, że na pewno takie typy są bardzo fajne, bo jednak jest ta wielka trójka, czyli De Korglas, Bogoria i Kolpink, ale te zespoły 4-13 też myślę, że być może któryś pozytywnie zaskoczy i kto wie, być może pokona któregoś z tych hegemonów. Oby, no sport nie lubi próżni, jak się coś dzieje, to zawsze dla kibiców jest w porządku. My jeszcze mieliśmy poruszyć tematy naszej drogiej kadry narodowej, prawda? Tak jest, tak jest. Mamy informację. Pierwszy obóz kadry narodowej odbędzie się w Cetniewie w dniach 6-16 lipca. Jest już skład na tę kadrę powołany. Trener Tomasz Krzyszewski wysłał powołania. Jakub Dyjas, Marek Badowski, Samuel Kulczycki, Maciej Kubik, Patryk Zatówka, Konrad Kulpa, Tomasz Kotowski, Artur Grela, Miłosz Redzimski i jako sparring partner leworęczny Przemysław Walaszek. Tak to się prezentuje. Na ten sezon rozmawiałem przed transmisją z trenerem Tomaszem Krzeszewskim. On mówił, że ten pierwszy obóz będzie trochę grania w tenisa stołowego, ale też główny nacisk będzie na trening fizyczny, ze względu na to, że jednak zawodnicy wrócą po przerwie, bo mówmy się, no, wszyscy jednak też nie są jeszcze w takim reżimie treningowym, jak mogą się do tego przyzwyczaić, bo na pewno jeszcze pod koniec czerwca będzie krótka przerwa i dopiero w lipcu wrócą do stołów, więc na pewno
te wprowadzenie będzie delikatne i tak jak rozmawiałem z trenerem, większy nacisk będzie na fizyczność. Co do tego reżimu sanitarnego, to tak trener jeszcze sam nie wiedział, jak to będzie wyglądać, ale jeżeli już będzie na 100% wiedział, to także na pewno się z tym z nami podzieli. Więc myślę, że też warto oglądać krótką piłkę w przyszłych tygodniach. Tam będziemy mieli informacje i z trenerem Tomaszem Krzeszewskim także umówiliśmy się na wywiad. Zobaczymy, czy to będzie w formie wideo, czy w formie telefonicznej, ale na pewno takowa wypowiedź trenera kadry się pojawi. Tak, zdradzimy na pewno więcej. Ten reżim sanitarny jest bardzo ważny, nieodzowny. Ja myślę też, że do końca sam trener Krzeszewski nie wie dokładnie, jak to będzie wyglądało, ale na pewno tenisiści stołowi to nie są pierwsi przedstawiciele, którzy gdzieś tam będą sparować i trenować w Cetniewie. Myślę, że Cetniewo, ośrodek sportu w Cetniewie, z którym zawsze się dobrze nam współpracowało, jest przygotowany i doświadczony już powoli w tych reżimach sanitarnych, także na pewno pomoże. A co Znaczy wiem do. już na pewno, że na pewno nie będzie wykonywane, nie będzie obowiązku wykonywania testów na COVID-19, więc tutaj to jest, myślę, ważna informacja, bo jednak oczekiwanie na wyniki tych testów są dosyć czasochłonne i na pewno w przygotowaniach obozu, czy też mówię treningów, to na pewno by troszeczkę przeszkadzało, ale takiego obowiązku już w tym czasie zgrupowania, więc gdzieś w okolicach 6 lipca tego obowiązku na testy nie będzie. A wracając jeszcze, Adaś Goleński, cześć, pozdrawiamy cię. A co do kadry, to raczej nie ma zaskoczeń, oprócz, myślę, Miłosza Radzińskiego, który został pewnie w jakiś sposób wyróżniony i będzie chyba to jego pierwsza okazja do takiego oficjalnego obozu w gronie seniorów. Znaczy, ja myślę, że Miłosz Radzimski akurat jest przyzwyczajony do takiego mocnego treningu i mocnych sparring partnerów, bo na co dzień trenuje z Markiem Badowskim, z Pawłem Cyruczkiem, więc no to są zawodnicy kadry narodowej, już takiej ścisłej kadry narodowej, prawda? Bo Badowski reprezentuje Polskę, Cyruczek Czechy. Natomiast myślę, że akurat taki obóz to dla niego nowa sytuacja, bo o ile jeszcze w tych kadrach juniorskich już się pojawiał, no to jednak w kadrze seniorskiej znajduje się po raz pierwszy. No, gra z orzełkiem, czy to trening, czy zgrupowanie, to zawsze jest ogromna nobilitacja, co dopiero dla tak młodego zawodnika. Także gratulujemy. A jeśli chodzi o resztę, to raczej nie ma zaskoczeń, nie ma niespodzianek. Taki pierwszy garnitur polskiej reprezentacji. No, Patryka Zatówki tam nie było, no ale no wiadomo, że Patryk potrzebuje trochę czasu. Natomiast, tak jak wspominałeś, Badowski, Kubik, Kulczycki, Dyjas, to są zawodnicy, na których ta kadra będzie budowana, będzie oparta, więc raczej nie ma zaskoczeń i panowie będą mogli sobie w swoim towarzystwie potrenować, poprzebywać. 10 dni naliczyłem, nie? Tak, 6-16. Czy wiesz, ja myślę, że to też taki obóz na zapoznanie się właśnie z tymi zasadami, z tym, to jak ma wyglądać, bo trzeba powoli wrócić do normalności. Nie ukrywajmy, już no przynajmniej mam nadzieję, że ten okres pandemii i tych restrykcji powoli się kończy. No i powoli, powoli będziemy wracać do tej normalności. Oby, a my wrócimy do Was w przyszłą niedzielę o godzinie 20, bo godzina 20:40 powoli wybija, jak zwykle szybko zleciało. Mówiłeś, że na piątym secie będzie można zobaczyć całkiem niedługo felieton. Tak, ten felieton jest już na naszej stronie internetowej, to jest mojego autorstwa, moja subiektywna opinia na temat tego, dlaczego tenis stołowy jest zacofany. I tutaj odsyłam na stronę piąty set, może dość kontrowersyjny temat. Myślę, że wypunktowałem to dosyć nieźle, ale przede wszystkim życzę czytelnikowi, żeby mu się to przyjemnie czytało. No i liczę na jakieś komentarze, również na wiadomości prywatne, aby tutaj porozmawiać na ten temat. Klikamy, moi drodzy, na piątyset.pl. Klikamy też na superliga.com.pl. Tam ukazał się też artykuł po spotkaniu
Z Pawłem Fertikowskim jest ta rozmowa już na YouTube i taki esencja tej rozmowy przelana na papier. A działo się w piątek podczas czatu, bo i powspominaliśmy, i dużo zawodników weszło w interakcję z Pawłem, także było dużo śmiechu, dużo rozmów takich o tym, co było. I myślę, że godnie Pawła pożegnaliśmy. Patrzę jeszcze na komentarze. Pan Paweł Walczak. Bardzo dobrze, że Miłosz wchodzi do gry na najwyższym poziomie, bo za rok czy dwa to będzie mega zawodnik. Pełna zgoda. Z mojej strony przynajmniej, Wojtku. Ja też szybko zobaczę komentarze, a co do Miłosza Radzińskiego, tak, zgadzam się, tak samo, jest pod bardzo dobrą opieką trenerską i też jako zawodnik widać, że się rozwija z każdym tygodniem, z każdym dniem, z każdym rokiem też, jeżeli tutaj mówimy o jakimś dłuższym czasie. Zobaczymy, jak to też będzie wyglądać w tym sezonie, w przyszłym. Myślę, że Miłosz Radzimski także dostanie więcej szans w Lotto Superlidze i to też pozwoli go ukształtować powoli jako zawodnika, pomimo młodego wieku. No tak, ja gdzieś nawet pokusiłbym się o takie zdanie, że Badowski, Siruczek, Redzimski to może być podstawowy wyjściowy skład Dartomu Bogorii, bo wiemy, że Igionis i Masaki Yoshida będą grali w lidze japońskiej, więc będą rzadziej mogli do Polski dolatywać. Także systematycznie coraz więcej okazji do gry i więcej szans będzie Miłosz Radzimski otrzymywał i bardzo dobrze. Powoli jest wprowadzany do tego wielkiego świata. Teraz wyróżnienie w postaci zaproszenia na zgrupowanie kadry seniorów. Także oby jak najlepiej ten czas przepracował i będziemy za Radzimskiego juniora trzymali kciuki. Ja publikuję teraz wyniki tej naszej ankiety, kto zostanie mistrzem Lotto Superligi 2021. Oczywiście z delikatnym przymrużeniem oka, bo te składy dopiero wszystkie poznamy, ale chcieliśmy zobaczyć, jak wyglądają wasze nastroje. 67% Działdowo, Darton Bogoria Grodzisk Mazowiecki 19%, Kolping 0, inny zespół 16%. Pozdrawiam jeszcze na koniec Mateusza Ufnala, Bartka Gajka, którzy dołączyli i oglądają. A my się powoli będziemy żegnali. W piątek o godzinie 21 czat z Filipem Szymańskim. Warto być z nami w piątek. Filip wraca po kilku latach nieobecności w polskiej elicie do naszego kraju, zagra w Bytomiu, także myślę, że warto będzie porozmawiać, popytać tak doświadczonego zawodnika. Na pewno też popytam o marketing. Jest pan Paweł Walczak, który współpracuje z Filipem. Na pewno też popytamy o marketing, bo to zawodnik na przykład, który związany jest umową z Decathlonem, dobrze znaną siecią, która sprzedaje akcesoria, odzież i urządzenia sportowe. Także szykuje się ciekawy piątkowy wieczór. Już teraz Was zapraszam. Piątek 21. Facebook Lotto Superligi. A teraz zapraszam na piąty set, na felieton autorstwa Wojtka Chrząszcza. Wojtku, jakieś jeszcze parę zdań? Życzę udanego tygodnia. Bardzo było mi miło dzisiaj porozmawiać na wiele bardzo ciekawych tematów, bo jednak transfery to są rzeczy, które chyba najbardziej lubię w tenisie stołowym i ogólnie ta karuzela transferowa sprawia mi najwięcej przyjemności. Tyle na dzisiaj ode mnie. Bardzo dziękuję. Wojtek Chrząszcz, 500.pl. Kłaniam się nisko. Dziękuję. Czekamy jeszcze, gdzie ta karuzela transferowa doprowadzi właśnie Wojtka Chrząszcza. Okienko jeszcze otwarte, więc nigdy nie mów nigdy. Łukasz Betański, Lotto Superliga. Kłaniamy się nisko. Do zobaczenia za tydzień.